nie dla gender ma za zadanie realne zwalczanie przemocy domowej, wolne od nieskutecznych rozwiązań opartych na radykalnej ideologii gender. Dziś wojna u granic, postępująca tragedia polskich rolników, próby narzucenia Polsce tragicznej w skutkach polityki klimatycznej, a czym zajmuje się koalicja Donalda Tuska? Pigułka po, aborcja, ideologia w szkołach i przedszkolach, rankingi szkół przyjaznych LGBT, zmiana płci. Zamiast lewackich ideologii zajmijcie się przyszłością polskich rodzin, przyszłością ekonomiczną i bezpieczną przede wszystkim przyszłością, a także rzeczywistą walką z przemocą domową bez narzuceń ideologicznych. Należy natychmiast wypowiedzieć konwencję stambulską i należy bezwzględnie walczyć z przemocą domową i wspierać jej ofiary. Bardzo dziękuję panu marszałkowi Jurkowi, wszystkim osobom z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiej oraz wszystkim Polakom, którzy podpisali się pod tą ustawą. Ja z całą pewnością za nią zagłosuję. Dziękuję. Pan poseł Rafał Kasprzyk, Polska 2050, trzecia droga. Wielce szanowny panie marszałku, pani minister, szanowna Izbo. Zamiast okradania Polaków, ten rząd, koalicja 15 października, zajmuje się sprawami Polaków, Polek i Polaków. Jest taka organizacja, która bardzo chce narzucić wszystkim Polkom i Polakom pewne ważne dla niej ideologiczne postulaty, o których fałszywie mówi, że wzmacniają polskie rodziny. Przykład, kiedy ta organizacja promowała całkowity zakaz rozwodów, media właśnie obiegła informacja, że w zarządzie tej organizacji właśnie tworzyła się zdrada i rozbite zostały małżeństwa. Wniosek bardzo prosty. Narzucacie nam moralność, a to jest fałszywa moralność. Dzisiaj ta organizacja jest wnioskodawcą dla projektu Tak dla Rodziny. I powstaje pytanie, dlaczego dążą do tego, żeby wystąpić z konwencji stambulskiej, która chroni polskie rodziny przed przemocą? Dlaczego chcecie pozbawić rodziny ochrony przed przemocą domową? Pani Godek, panie Jurek, jeśli potrzebują państwo pomocy, proszę dać sygnał. My wam pomożemy. Państwo polskie wam pomoże. Jesteście hipokrytami. Jesteście mistrzami w tworzeniu podziałów. Skończcie dzielić społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Miałem nie zabierać głosu, ale usłyszałem, jak tutaj występują panie lewaczki, które mówią, że mąż bije żonę, bo Bóg tak chciał. No, szanowni państwo, właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się, że kolega z listy tej pani wysłał drabów, którzy grozili kobiecie samotnie wychowującej dzieci, że no, spotkają ją różne nieprzyjemne rzeczy, więc wy macie usta pełne frazesu. Wykorzystujecie kobiety w trudnej sytuacji do wojny ideologicznej, do niszczenia polskiej kultury, europejskiej cywilizacji, bo ona się opiera na właśnie tego rodzaju wartości, które dziś wy chcecie wykreślić, a nawet karać, bo jeden człowiek, który zlecił badania wpływu tego związku między homoseksualizmem a pedofilią, został skazany wyrokiem, bo nawet zbadać tego typu rzeczy nie można. Więc szanowni państwo, ja apeluję do was, żebyście nie kłamali, nie używali kobiet jako tarcz przeciwko naszej narodowej tradycji i żebyście nie szargali naszych świętości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy listę pytań. Wyczerpaliśmy ją i teraz głos zabierze pani minister Katarzyna Kotula, przepraszam bardzo, minister do spraw równości. Nie ma pani minister. Prowadzić, panie marszałku. Zrezygnowała z głosu, panie marszałku. Straż marszałkowska. Wymagać można byłoby od mężczyzn większej tolerancji na różnego rodzaju okoliczności być może niezamierzone. Czy może damy 3 minuty na czas, aby pani minister zdążyła do nas dotrzeć? Co pan mówił, panie pośle? Serdecznie zapraszamy panią minister i wyrażam nadzieję, że komentarze, które być może już się rodzą w głowach niektórych parlamentarzystów, zostaną niewyartykułowane podczas wystąpienia pani minister.
Bardzo dziękuję. Drodzy panowie posłowie, my też tutaj często siedzimy na sali i z szacunkiem słuchamy państwa albo panów zgoła odmiennych opinii. A ja chciałabym, panie marszałku, zwracając się także do przedstawicieli inicjatywy, zacząć od tego, że uważam, że walka z przemocą to jest coś, co nas ponadpolitycznie i ponadpartyjnie powinno łączyć. I to było możliwe i wie o tym obecny tutaj na sali pan minister Woś. I zgadzam się, że wiele dobrych zmian zostało wprowadzonych w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, właśnie dlatego, że mamy konwencję stambulską, która była konsekwentnie wdrażana do polskiego prawa. No nie, panie ministrze, bo przypomnę, że w czasie pandemii to nieobecna już dzisiaj na sali, ale zabierająca wcześniej głos posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic z ogromnym doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy, z organizacją, która ponad 20 lat pomaga kobietom, była osobą, która była inicjatorką tej zmiany. Mieliśmy przygotowany taki projekt, państwo przedstawili swój i my uczciwie uznaliśmy, że walka z przemocą powinna nas jednoczyć i wszyscy, jak jeden poseł i jedna posłanka, pan pamięta, zagłosowaliśmy za tym projektem. To jest oczywiste. Więc prosiłabym o obniżenie emocji i wsłuchanie się w głos rozsądku. Tak dla rodziny, tak dla kobiet, tak dla osób, dla ochrony osób doświadczających przemocy. Kobiet, dzieci i mężczyzn. Także mężczyzn, bo tutaj któryś z panów wspominał, mężczyźni rzeczywiście są w mniejszości. Statystyki pokazują, że najczęściej są sprawcami przemocy, ale przemoc, której mężczyźni doświadczają, wciąż jest tematem tabu i temu też.